Ustawa hazardowa będzie miała bardzo donośne konsekwencje dla Skarbu Państwa, w konsekwencji dla nas wszystkich. Uchwalono bubel prawny z pełną świadomością tego, że jest to bubel prawny. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie było dość jednoznaczne. Przepisy tej ustawy były przepisami technicznymi wymagającymi notyfikacji. Ministerstwo nie przywiązywało specjalnie do tego wagi, w wyniku czego doszło do praktycznej deregulacji tej branży, dlatego że pod rządami starej ustawy branża hazardowa, branża automatów do gier była branżą legalną, ale regulowaną, podlegała opodatkowaniu podatkiem od gier. Doszło do sytuacji, gdzie branża ta jest legalna i w zasadzie zderegulowana, działa w oparciu o swobodę działalności gospodarczej, w wyniku czego ci przedsiębiorcy od tych automatów już tego podatku nie płacą. I suma strat z tego tytułu od początku 2010 do końca roku 2013 to przeszło 4 miliardy złotych. Ta notyfikacja nie została uzyskana, w wyniku czego te przepisy po prostu nie funkcjonują. I teraz branża hazardowa może domagać się odszkodowań od Skarbu Państwa według różnych szacunków, z różnych tytułów. To może przekroczyć 8 miliardów złotych te odszkodowania. Jeżeli ktoś wprowadza w ekspresowym tempie ustawę, nie notyfikuje tej ustawy w Unii Europejskiej, co była jakby świadomość tego, że te przepisy techniczne wymagają notyfikacji w tym zakresie, prawo unijne jest nadrzędne nad prawem polskim, no to każdy jakby mógł to przewidzieć, tak? Ja nie rozumiem tej decyzji, żeby dla jakiegoś krótkotrwałego efektu PR-owego, który będzie trwał 2 dni albo 3 dni w mediach, powodować takie straty i takie koszty dla polskiego podatnika, bo to nie będą płacili ci, którzy to zrobili. Minister Kapica nie będzie płacił tych pieniędzy, tylko będzie płacił polski podatnik. Jeżeli chodzi nie tylko o ustawę hazardową, ale również jeżeli chodzi o tą błędną politykę akcyzową, ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, powinni przestać pracować w polskim aparacie skarbowym, ponieważ doprowadzili do bardzo poważnych strat i są po prostu niekompetentni. Nie wiem, z jakich powodów oni to robili, natomiast liczy się efekt końcowy. I tutaj nie ma dyskusji, czy nam się ktoś podoba w Ministerstwie Finansów, czy się nie podoba, jak oceniamy jego kompetencje. Jego kompetencje świadczą cyfry i z tym się nie dyskutuje. No, straty są ewidentne, tak? Tu 400 milionów, tam 3 miliardy, tu 12 miliardów. No i kto z tym chce dyskutować, że co, że tych strat nie było, one są. To nie podlega żadnym interpretacjom, to jest twarda rzecz.